nas o godzinie 10 w Mleszanie Dolnej na ulicy Sołka na Krajówce. Kierujący busem kursowym wyprzedzał ciągnik, który w tym czasie skręcał w lewo. No i doszło do zderzenia tych pojazdów. Do szpitala do Limanowej trafił 64-letni taksówka z urazem głowy. Natomiast kierowcy busa i kierowcą pasażerom nic się nie stało. Obydwaj kierowcy są trzeźwi. Wyjaśniamy teraz przyczyny i okoliczności tej kolizji.